Dzień dobry, dobry wieczór. Do klasztoru w Czernej jeździmy dość często. Odwiedzamy tam świętego Rafała Kalinowskiego, naszego orędownika u Boga. Dużo mu zawdzięczamy. Zespół klasztorny jest dość dobrze znany. Mało natomiast znane są ścieżki spacerowe, zwłaszcza ta idąca na północ, wzdłuż domu pielgrzyma, między domem pielgrzyma a restauracją. Idziemy w górę, najpierw drogą brukowaną, potem zamienia się to w dość stromą ścieżkę leśną, ale warto przejść. To tylko pół godziny wspinania się pod górę. Po drodze mijamy stary mur klasztorny, piękny, naprawdę piękny drzewostan z grabów i buków i dochodzimy na piękny płaskowyż. Do tego spaceru musi być jednak specjalne obuwie. Nie można iść w klapkach, ani tym bardziej w szpilkach. Droga wspaniała, widokowo. Można przeprowadzić również medytację o stworzeniu. Na płaskowyżu można się opalać, można podziwiać dzieła Boże, spokój, cisza. Gorąco polecam ten spacer. Thank you.